Cześć i czołem moich kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulator 2. Słuchajcie, jest sobota 23:10, wróciłem z meczu Górnik Legia i nie będę komentował tego meczu, bo się nie chcę kłócić. Generalnie przegraliśmy i to srogo. I benzyna, mam nadzieję, że mi naprawi humor. Dlaczego? Bo jest mega zyskowna, 20 koła za 400 km. Takie trasy to ja lubię. Słuchajcie, po tej misji, nie wiem tylko jak jest, kurczę, z porą dnia, wasze zdrowie. Być może już po tej misji będziemy mogli jakieś fajne inwestycje poczynić. Zobaczymy, ile dostanę mandatów i jak to będzie wyglądało, ale mamy do przejechania Niemcy wszerz. Jestem śpiący. No ale jeszcze kawałek przyjedziemy, nie? 4 godzinki to można kilka ładnych kilometrów zrobić. I cóż, 19 000. No czysto w teoretycznie wychodzi 60. Ale wiadomo, że będzie noc, że będzie spanko. Więc może być z tą kasą różnie. Nawet przy mojej nieprzeciętnej prędkości, ale myślę, że warto i tak się przejechać, bo być może, dobra, jedziemy. Jak dobrze pójdzie, to po prostu pracownicy może przyniosą fajne pieniążki, może ja nawet nie dołożę do interesu i będziemy w stanie może jakiś kredycik spłacić, albo może kupić garaż, zobaczymy. Do usłyszenia następnym razem. A może garaż nawet rozbudować. Bije się, słuchajcie, z myślami teraz. Autentycznie się bije z myślami. Bo nie wiem, czy mam zbierać gotówkę, czy mam może brać kredyt jeszcze większy znowu. No i cóż, z racji tego, że nie wiem co zrobić, to się troszkę wstrzymuję i jestem w rozkroku, nie? Także nie do końca wiem co zrobić, jestem lekko zmieszany, a nie wstrząśnięty i ciekawi mnie to, co tu zrobić, jak rozstrzygnąć ten mój dylemat. Ja też po 50–60 000 nie będę zarabiał, bo przecież nie mam długich tras. I na tym koncie na razie raczej nie będę ich rozwijał, bo chcę robić, wiecie, zyskowne trasy, ale krótkie, tak żeby móc sobie nagrywać takie odcineczki. Oczywiście, no jest Bastek, który mówi, przecież możesz nagrywać długie trasy. Tylko robić długą trasę, dzieli się na 2–3 odcinki i mogę tak robić. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że mogę, ale nie chcę, bo właśnie o to chodzi. Nie chcę sejwować i nagrywać jednej trasy przez 2–3 dni. A te krótkie trasy dają mi tą możliwość, że po prostu siadam na te 40 minut max, nagrywam i mam generalnie z bańki. Nie muszę się bawić w różne przycinki, nieprzycinki i tak dalej, tylko po prostu wrzucam materiał i mam z głowy. Dlatego też była idea tej serii. Mam tą trasę, wiadomo, mam drugie konto na live'y, tam mam dużo kasy i tak dalej. Tutaj w założeniu póki co mają być trasy krótkie, o pociąg jedzie ładnie. O, przychodzik zawsze spoko. Pomyliły mi się guziczki. Brawo dla mnie. To tak, jeżeli chodzi o szybkie dojechanie na miejsce. Klikałem F i wyłączałem silnik zamiast jechać. Genialnie. Dobrze, że tu jest zaraz autostrada, to mnie mega cieszy, będzie można jechać szybciutko i żwawiutko, no ale no nie ma szans raczej, że wiecie, że dojadę przed spaniem, więc zaraz tak gdzieś w połowie traski, czy może pod koniec pojedziemy, żeby jak najkrócej było tej nocy. Damy sobie jakieś spanko za godzinkę, dwie. Tylko dajcie mnie się rozpędzić. Nie jestem po meczu, byłem na meczu Legia Górnik z moją młodą latoroślą. No, Górnik grał bardzo dobrze, strzelił 3 bramki. Legia grała swoją standardową ostatnio grę, czyli Mipę i Piach i Drewno i tak dalej. Więc przegraliśmy 3-1. Ale w sumie młoda była zadowolona. Podobało jej się, więc jest to pozytyw. Ja, jako że już jestem kibicem Legii od 20 kilku lat, to w ogóle nie byłem zdziwiony i mnie to jakoś bardzo nie goszyło, aczkolwiek troszkę jestem smutny jak zawsze, no bo chciałbym, żeby wygrywali. No ale jak oni grają, jak interesują ich portfele bardziej niż inne rzeczy, to cóż mam powiedzieć, no. Jest jak jest. Już mecze w eliminacjach do Ligi Mistrzów pokazały, że nic albo niewiele z tego będzie w tym sezonie. To zwycięstwo ostatnie moim zdaniem niezasłużone, bo po prostu bycie najlepszym z najsłabszych to żadne osiągnięcie. Oni po prostu nie grali dobrze w piłkę i tyle. No, wygrywali jakimś szczęściem, doświadczeniem, ale nie tak, żeby było cokolwiek do podziwiania. I jak jest, ja zawsze mówię, że jak liga jest słaba, to i mistrz jest słaby. To jest niestety smutna prawda, no ja bym wolał, żeby, nie wiem, Wisła, Lech co roku się wymieniały w mistrzu z Legią i żeby była ciągła rywalizacja, żeby ta walka się toczyła do ostatniego punktu, do ostatniej bramki, żeby była dramaturgia, żeby między pierwszym a trzecim były, nie wiem, 3 punkty przewagi, żeby do ostatniej kolejki się to toczyło, bo tylko wtedy, bo tylko w takim układzie poziom tej ligi będzie rósł. No jeżeli Legia gra Piach przez cały sezon i wygrywa mistrzostwo, ale rok wcześniej Legia gra Piach i wygrywa go Piast, który jest minimalnie lepszy, ale też w sumie jest słaby, bo tam wygrywa mam ileś punktów nad Legią. No to tak to nie może wyglądać. To znaczy, że liga jest po prostu słaba i to jest przykre. Ale tylko, że liga jest słaba, to teraz najważniejszy moment sezonu, eliminacje do europejskich pucharów. I Legia gra ciągle piach. I nie wiem, myślę, że nie chciałbym tego oczywiście, bo to jest ważne dla finansów i dla 100 innych rzeczy, ale podejrzewam, że Legia nie awansuje do fazy grupowej pucharów europejskich. Jest teraz absolutnie bez formy. Nie siedzę w drużynie, nie wiem, czy to jest kwestia trenera, piłkarzy, czy klubu, czy czego. Ale grają bardzo, bardzo słabo, raczej nie awansują. I to pewnie spowoduje, że trener Akowukowicz poleci. No. Marzy mi się taki trener jak na przykład Kolek, który właśnie trenował Piasta ostatnio, albo teraz Broz z Górnika. Bo on stawia na Polaków, ma tam kilku zawodników z zagranicy, ale nie jest tak jak w Legii 3/4 składu. Tylko tam są Polacy i jest kilku piłkarzy z zagranicy, którzy są, tak, to jest szokiem dla was wszystkich, wzmocnieniem. Taki Himenez na przykład, to jest wzmocnienie, a w Legii to tych piłkarzy z zagranicy to Remi naprawdę Remi albo Antolicz ostatnio. To jest, czy Carlos López, kupiony teraz z Krakowi, by się bym wymienić 3/4 jedenastki, ale to nie jest żadne wzmocnienie. Jeżeli najlepszym piłkarzem jest Ślisz, w meczu tam 21-latek czy 22-latek kupiony z Zagłębia Lublin za worek dublonów, no krzywał sporo, to o czymś to świadczy. No po co kupujemy ten szkodę? Tego nie rozumiem. No, kolejny raz mamy zaciąg byle jakich piłkarzy z zagranicy. No, do mnie to w ogóle nie trafia. Jak tak można? Wiem, że Legia jest bogata i wszyscy menadżerowie się zgłaszają. A czy bogata jak to polskie warunki? Jakby mógł być jakiś, kurde, tęsknię za czasami. To był chyba 2000, nie wiem, 8-9 rok, jak był Michał Żołwakow dyrektorem sportowym. Był jaki był, były tam plusy, minusy, ale jak oni ściągali chłopaków, zagranicy ściągali, nie wiem, Andrija Dudę, który za masę kasy pojechał do Niemiec i po prostu był gwiazdą ligi. Ściągali Daniela Ljuboje, który tak naprawdę, jak mu się chciało grać, to robił co chciał z obrońcami i był mega wzmocnieniem. Był Odziecio Ofoe, który tak samo był gwiazdą ligi i po prostu był najlepszym zawodnikiem. Był, nie wiem, Nikolicz, był Priowicz. Były czasy, jak się ściągało zawodników, to oni coś do drużyny wnosili. A teraz opieramy drużynę na nie wiem na czym, bo ten szkielet drużyny to jest co chwilę inny i to są zawodnicy, najlepiej Serbowie. Nie kumam, to nie działa. Teraz znowu wydali masę kasy na Kapustkę, który jest absolutnie bez formy i tylko zajmuje miejsce Wszołka, który jakoś grał i kilka punktów nam zdobył, kilka bramek strzelił, kilka bramek wywalczył. Wiem, że Kapustka jest młodszy, wiem, że może papiery w teorii ma lepsze na grę, ale no papiery nie grają. To, że on był gwiazdą i fajnie grał na Euro i pojechał do mistrza Anglii, to w tym wypadku nic nie zmienia, bo on w tej chwili nie grał przez 2 lata w piłkę. Siedział na ławie i ja nie wiem, czy on jeszcze odzyska sprawność, tak? Kiedyś z Maciejem Dżitro, który przyszedł do nas do grania, czy z Łapińskim, który też przyszedł z Widzewa jako gwiazda po jakiejś tam przygodzie, bo nie płacili i innych rzeczach, to tak to nie powinno wyglądać, no. Znowu moim zdaniem kupujemy szrot. Kupujemy tych zawodników na sztuki hurtem, zamiast kupować dobrych. Mamy tak naprawdę w tej chwili 3 zawodników, 3 napastników. Każdy z nich by się, powiedzmy, jakoś tam znalazł, podejrzewam, w większości drużyn ekstraklasy, bo jest Kante, który był gwiazdą w Płocku i strzelał po kilkanaście bramek w sezonie. Jest Carlos López, tak samo, który strzelał po kilkanaście bramek w sezonie. Jest Pekard, który strzela dużo bramek. Nie zagrał chyba całego sezonu jeszcze, ale do tych 10 już spokojnie walił i teraz też tam ciągle bramki strzela. W tym sezonie jest chyba 2 albo 3 na koncie. Ale to strek nie ma komu zagrywać. Skrzydła u nas nie istnieją. No jest Karbownik, ale też trochę ostatnio chyba myśli bardziej o transferze niż o czymś innym, a zakładam, że my nie awansujemy nigdzie, a może awansujemy do tej Ligi Europy. No ale Karbownik to odejdzie, jestem tego pewien, tylko pytanie kiedy, czy go zatrzymają, to będą naiwnie wierzyli, że gdzieś awansujemy, czy go po prostu sprzedadzą zaraz. Albo to jest może zależne od transferu. Jeżeli awansujemy do Ligi Europy, to go zostawią, że może jeszcze cena wskoczy, a jak nie awansujemy, to go sprzedadzą, żeby ratować budżet. Też tak może być, ale no to wygląda naprawdę bardzo słabo. Był Kante, był Pekard i co? I zostali wymienieni na Rosołka i Lopeza i nic się nie zmieniło. To jest jakaś tragedia. No nie ma kto tam grać w tej Legii. Też może powinien grać na jednego napastnika z wahadłowymi, takimi wysuniętymi mocno. Nie wiem, ja nie jestem trenerem, ale to co oni teraz grają, to jest naprawdę tragedia. To jest taki piach, że szkoda gadać. Wybaczcie, musiałem sobie pogadać. Nie jestem, jak jeszcze lat temu 10, po takim meczu byłem dobity i było mi smutno i nie miałem ochoty gadać, a teraz jestem stary i staram się tak bardziej na chłodno to analizować. I nie mam niestety dobrych wiadomości. No jest z panką. Mało zostało do miejsca przeznaczenia, ale nie chcę przyciągać, stanę spać. Przy okazji wleję paliwka. Także trochę jestem taki zniesmaczony tą postawą piłkarzy. No. Czemu ty nie śpisz? No, tutaj trzeba. Idziemy spać. No to idziemy w nocy, trudno. Ale trzeba, patrzcie, 58 000, ale super. To jest naprawdę dobra informacja. To co, chyba pozbieramy kasę, żeby garasę powiększyć, nie? Za gotówkę. To już tak naprawdę niedużo brakuje. A niech tam kredyt sam się spłaca. Chociaż zobaczymy. Żeby tylko nie było policji. Także no ta postawa mnie piłkarzy Legii zawiodła lekko, aczkolwiek myślę, że warte znaczenia jest to, że atmosfera nie była bardzo fajna. Fajny doping, żywiołowy. Cukier dostał jakieś kurczaki. No dojedziemy. Cucia dostała jakieś baroniki, flagi i zadowolona bardzo wyszła. Dla niej to fajne przeżycie i chciała iść znowu na mecz. To też jest, myślę, pozytywne. Ile mam procent uszkodzeń? Ach, 10%, 6000. No gapa jestem, bo się za szybko chciałem jechać, zamyśliłem się o tym meczu i taki efekt. No ale myślę, że fajnie. Podejrzewam, może pójdziemy za jakieś 3 tygodnie, 2 tygodnie znowu, bo jak ma ochotę, to trzeba by iść. A to taki, wiecie, to też żona lubi takie momenty, bo ja ją zabieram, wychodzimy oczywiście ile dużo wcześniej niż mecz, jakieś łazienki, spacer, łazienki w sensie park królewski w łazienkach, a nie toaleta. Ja mam trochę czasu dla siebie, możemy pogadać, porozmawiać, pozwiedzać. A Monia ma wtedy labę. Czas dla siebie. Prawo? No faktycznie w prawo. Ja wagę silnika, pięknie. To była miła przejażdżka. O! Rozsprzęganie. Kasa wskoczył, jednak nie był uszkodzony, więc same plusy. No troszkę zabrakło, ale dobrze wiedzieć, że chociaż w kolejnym po kolejnej trasie będziemy mieli punkt, który pewnie damy 2 DR-y. To będzie chyba najlepszy, bo jeszcze jakieś, tak patrzyłem, 6 levelików i potem będziemy robić jazdę ekologiczną. Mam 70 000 ponad. Kredyt mógłbym spłacić. Ale wiecie co? Kredyt na razie olewamy. Niech to się tam powoli spłaca. Moi pracownicy już zarabiają na tyle, że można, patrzcie, 8, powiedzmy 10, 14... Powiedzmy 18, 20. ponad 2000, 20 tysięcy wychodzi. Więc ten kredyt, co mam na ten, to 9 chyba tysięcy, to już nie jest taki dramat. To już nie jest dramat, więc trzeba się będzie wziąć po prostu za garaż. Trzeba będzie garaż mały kół zrobić na większy. To kosztuje 100. A potem ciężarówki i pomyślimy, czy ciężarówki będziemy kupowali za gotówkę, czy będziemy brali kredyty. W teorii mógłbym wziąć jeszcze spokojnie 200 tysięcy kredytu i kupić 2 ciężarówki potem, i skłaniam się chyba ku temu, żeby tak zrobić. No, ale to jeszcze pojeździmy, jeszcze zobaczymy, jeszcze sprawdzimy, jak to będzie wyglądało, jak mi się trasę teraz uda stąd dorwać. Zobaczymy, bo to będzie też nam pomagało podjąć decyzję, to zrobimy. Jak będzie jakaś teraz na przykład, nie wiem, do 25 tysięcy zaraz i będziemy mogli od razu pyk dziabnąć ten garaż, to zrobimy. Jak będziemy mieli jakąś trasę, nie wiem, do 13-14 tysięcy, no to wtedy pewno będziemy coś kombinować z kredytami. Zobaczymy. Tak czy inaczej, bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję teraz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piątka.